Panie Henryku, pan ma na drugie imię Chaim? No nie. Jak to ja nie? Ja mam jedno imię tylko. Tylko Henryk? Tylko Henryk, a skąd się wziął Chaim? Właśnie nazwał mnie tam pan profesor Friedman któregoś czasu, nie wiem, ileś tam 25 lat temu, podczas nauki języka żydowskiego i on tak powiedział Chaim, no bo to właściwie Henryk to jest Hersz po hebrajsku, albo Cwi powiedzmy po hebrajsku bardziej, ale Chaim, i tak się wzięło, nie zaczęli mówić Chaim, do tego stopnia, że w Wikipedii chyba, czy gdzieś tam, nie pamiętam, napisano też Chaim, no bez sensu zupełnie, też notabene pochodzenia żydowskiego, po co to pisać, no ja nie wiem, zupełnie, nie wiem, wspominając to, że wokół tego mogą się różne okoliczności zdarzyć, że pochodzenia żydowskiego dla niektórych ludzi, którzy tego nie lubią, a po drugie, to znaczy, że pochodzenia, a który jest jeden, nie? A no właśnie, co to jedne, znaczy nie? Pochodzenia żydowskiego? No bez sensu, no pochodzenie, to co pisać o pochodzeniu, ktoś to już kiedyś zrobił, kilkadziesiąt lat temu. Wiesz, w Wikipedii ktoś jest aktorem, a po to się pisze, że jest aktorem, to nie po to, że jest pochodzenia, no bo wiadomo, że jak on gra, to on może grać i w polskim, i w żydowskim, i w innym. W polskich teatrach się gra też tematykę żydowską i nie są Żydzi. Czyli to jest absolutnie bezsensowne. Próbowałem to zdjąć, ale się nie da, nie umiem tego zrobić. I tam napisano Chaim. Też między innymi, nawet a propos tego sesję z moją sąsiadką, której mój pies pogryzł tego psa, bo ona napisała w pozwie do sądu, że nazywam Chaim Reifer. Już wiedziałem, gdzie ona zaglądała. Ja powiedziałem, wie pani, to jest dwuznaczne. Czy ona nie po prostu pozwała no niewłaściwą tak. osobę, panie Henryku, co to dużo mówi. No tak, no na psa Henryk oczywiście był śmiech z tego. Czyli, a propos tego Chaima, tak nazywają mnie moich przyjaciele przeważnie zagraniczni, no Chaim, ale ja nie, mam porządne jedno imię Henryk. Bardzo porządne, bardzo porządne tak, imię, tak, Henryk, tak. To prawda. A jedno. To jest. Żydzi mają jedno imię, tak a propos. U Żydów się tylko jedno imię ma. A to żydostwo ciąży w Polsce? Traktował pan to kiedyś jako jakiś taki bagaż, który trzeba w naszym kraju nieść? Na mnie? Tak. Czy ciąży? Dla pana, tak. Czy na panu ciąży? Na mnie? No niby tak, ale nie w sensie negatywnym. Ja to oddzielam, miałam dystans do tego. Ja rozumiem, co się dzieje. Znam trendy, prądy i tak dalej, wszystkie, które wokół tej tematyki żydowskiej się aktualnie odbywają. Czy pseudo, czy przesadzone, czy ukryte za czymś. Dobrze jestem w stanie wykryć tą historię związaną, powiedzmy, z antysemityzmem, ale ja mam dystans do tego. Ale mam to oczywiście na sobie, tym bardziej pracując tu w tym teatrze żydowskim, gdzie często udziela się właśnie wywiadów a propos malowego no, ptaka, pan jest Żydem, a co pan z tego ma? No Maja też poprosiła mnie o to, żebym takie krótkie intermedium zrobił w przedstawieniu i ja mówię to, co ja mówię, to wymyślam to na temat właśnie mojego poglądu na temat żydostwa. Aktualnie na temat moich przeżyć, za każdym spektaklem jest różnie. Aktorów innych teatrów w Polsce nie pyta się o pochodzenie. Nikt nie pyta aktorki teatru, załóżmy, dramatycznego w Warszawie, czy pani jest z pochodzenia Żydówką, albo aktora, albo inaczej, albo na przykład aktora Teatru Polskiego w Poznaniu, czy pani jest z pochodzenia Polakiem. Ale aktorów Teatru Żydowskiego o to się pyta. Dlaczego, jak pan myśli? No bo ludzie by chcieli, żeby wszyscy aktorzy byli pochodzenia żydowskiego. Pyta się z racji tej ciekawości chyba, wydaje mi się. Oni sami wiedzą, że w tym kraju no, trudno znaleźć jeszcze aktora, no, który by był i Żydem, i jeszcze mógłby być aktorem i utalentowanym. No, nie ma takich, no, nie ma, nie wiem, nie powiem o sobie, bo nie będę nieskromny. Jestem, no, jestem, może jeszcze jedna, dwie osoby są, ale nie trzeba być Żydem, żeby być aktorem w teatrze żydowskim, absolutnie. Nie, ja w ogóle nigdy nie chciałem być aktorem. Ja to już mówiłem poprzednio. Nie, ja nie chciałem być nigdy i w ogóle nie miałem ani wiersza, nie powiedziałem nigdy. Kształciłem się w trakcie. Okazało się, że coś tam potrafię. Nie, ciągle jeszcze twierdzę, że mało potrafię, że jeszcze dużo brakuje do prawdziwego aktorstwa, ale ponoć mnie chwalą, także nie wiem. Mówiąc szczerze, nie, to nie był mój kierunek. No, powiem szczerze, bardziej nie też powiedział na egzaminie. Wie pan, ja daję tym kolegom pozostałym, chociaż pani Marso, profesor świętej pamięci, powiedziała moja profesorka, oni są gorsi, no ale oni odejdą z tego zawodu, a on widzi, że zostanie. To niech zapostuduje jeszcze 4 lata, to mu to pomoże. I także, no i studiowałem to, i uczyłem się, i grałem na pełne wody. Wpadłem po prostu, szurmie mi grała główny rolę od razu grać w języku żydowskim. Nie wiedziałem, co mówię, ale grałem. Także, no i to, a mimo tego jednak jestem, i nie żałuję. Nie żałuję absolutnie. Nie żałuję tego. Może inni żałują, ja nie. Mimo tego, że przypadkowo zostałem aktorem. A pan miał zawsze taki dystans do swojego zawodu, bo odnoszę,
wrażenie, a nawet jestem pewien, że pan go ma, wielokrotnie pan o tym mówił. Skąd ten dystans? No bo ja twierdzę, że aktorzy nie są łatwym zawodem. Niektórzy twierdzą, że są świetnymi aktorami, a mi nie są. Ja twierdzę, że zawsze trzeba kształcić. Ja się ciągle uczę, się uczę jeszcze tydzień temu na premierze. Ja już wiedziałem, co ja źle zrobiłem też. Ja jestem samokrytyczny, absolutnie. Ja nie jestem zadufany w swoim aktorstwie. Co niektórzy mają niestety. I tutaj stop następuje rozwoju. Od Juliusza Bergera i Jakuba Rotbauma do Maji Kleczewskiej, Michała Zadary, to jest całkiem niezły rozrzut, powiedziałbym, aktorski. Bardzo wielu reżyserów i reżyserek w pańskiej drodze teatralnej się pojawiło. Jak pan patrzy na tę drogę, którą do tej pory pan przeszedł, to co sobie pan myśli o swoim aktorskim losie? Cóż to była za droga? No ciężka, no, stylistyczna, że tak powiem, od stylu, no, to co robił Jakub Rotbaum. Już pomijano, jako to już było po prostu teatr pantomimy i tak dalej, no to też otwierało aktora trochę. Mnie to otworzyło zewnętrznie, mimy przerysowane. Starożydowski teatr, oni to robili, to z grupy Wileńskiej to jeszcze wychodziło. Poprzez Bergera, który już był bardziej współczesny, że tak powiem, już i Szurmieja. Aż po Zadarę, to już jest współczesne aktorstwo, to już myślenie, nie ma tego gestykulowania nadmiaru, min i tak dalej, no po prostu wszystko bardziej w sobie, no różni reżyserzy mówią, różni ustawiają aktora. Jeden aktor, znaczy u Mai szczególnie to tylko, to są wewnętrzne, że tak powiem, emocje, które idą bez żadnego nadkładania. To jest innego, każdy reżyser ma inny styl, wyczuwam czasami to, inny styl reżyserii, no Zadara też miał inny, też miał innego rodzaju, właściwie zaczęło się już od Cieplaka, właściwie, który nawet w jednej sztuce powierzył mi dwie role, żebym mógł rozwinąć je bardziej. Dwie różne i do tego 5 sekund musiałem się przebrać i zagrać zupełnie co innego. Także to są inne style, są absolutnie inne. Ja twierdzę, że ten styl jest prawdziwy, to co było wtedy, tego już nie ma. Chociaż tydzień temu ta premiera tej kasrynewki, no to wiadomo, no to powrót do tamtych czasów, nie musiałem to grać. No, w tym stylu, nie tylko jidysz, w stylu starożydowskim. Mm-hmm. Czuję, że się zaczynam powoli rozwijać, pod koniec kariery, że powoli zaczynam czuć aktorstwo, że na czym to polega naprawdę, to współczesne, żeby mu zaistnieć. Jak widzę, niektórzy reżyserzy mnie biorą, że może oni też to wyczuwają, że ja już coś czuję na ten temat, że coś można z tym zrobić. Także może na bazie jakiejś nowej propozycji się jeszcze rozwinę.